Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fished i dzisiaj powrót serii przedstawiania pięciu najsilniejszych postaci z jakichś starych serwerów. Jest do tego fajna okazja, dlatego że kilka dni temu pierwsza osoba generalnie na polskich serwerach i prawdopodobnie pierwszy Polak wbił 600 poziom, więc myślę, że fajnie by było o tym nagrać i przy okazji wam pokazać, jak postacie na tym serwerze wyglądają. Jest to serwer 9 Polski i w sumie się cieszę, że stało się to właśnie na tym serwerze, dlatego że mam do niego niemały sentyment, bo był to z tego co pamiętam. Mój pierwszy serwer, na którym w ogóle założyłem jakąkolwiek postać w tej grze. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Są to oczywiście przede wszystkim gierki na różne platformy, są również karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Na stronie głównej mamy produkty, które są najczęściej kupowane przez użytkowników tej strony. Na dole, jak widzicie, mamy nadchodzące gry, czyli gierki, które możemy sobie kupić w sprzedaży. No i na samym dole mamy kategorie, czyli na przykład, jeżeli nas interesują tylko i wyłącznie gry akcji, to sobie klikamy tutaj na kategorię akcji i wyświetlają nam się tylko i wyłącznie tego typu gry. Eneba ma to do siebie, że ceny tych gier są naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych stron tego typu, w porównaniu do innych miejsc, gdzie możemy właśnie tego typu gierki kupić. No i jeszcze oprócz tego wyróżnia się tym, że live chat, czyli tak zwany support, jest dostępny 24 na 7, czyli po prostu non-stop, jeżeli zakupimy klucz do jakiejś gry i mamy z nim jakiś problem, coś nie działa, coś nam nie przyszło, to oczywiście możemy od razu do nich napisać i oni postarają się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Mogę Wam tu zaprezentować jak zakupić coś na tej stronie, bo Mam swój kodzik rabatowy, o którym Wam zaraz powiem. Wejdziemy sobie na przykład tutaj w karty podarunkowe, mamy wszystko pokazane. Weźmiemy pierwszą, lepszą dla y, sprawdzenia. Klikamy kup teraz, no jak widzicie karta PlayStation Network y, za stówkę o wartości 100 zł, możemy kupić za 87,18, klikamy kup teraz, no i jak widzicie są tutaj dostępne wiele, wiele metod płatności, no i czy mamy kod rabatowy, się nas pytają i oczywiście kodik rabatowy jest to neutral, który daje nam 3% zniżki, więc jeżeli coś będziecie chcieli kupać na tej stronie w przyszłości, to tego kodziku możecie użyć, klikamy zastosuj, no i jak widzicie 3% rabatu mamy, 2,62 nam obniżyło, także całkiem przyjemnie, oprócz tego zapraszam do linków w opisie, bo tam jest między innymi link, dzięki któremu jeżeli się zarejestrujecie właśnie, z tego linku, to dostaniecie 1 euro na start, więc no wydaje mi się, że mm, fajny 1 euro dostać sobie za nic i jeszcze do oprócz tego, jeżeli chcecie jakąś gierkę kupić, to 3% rabatu jakaś tam fajna sumka dzięki temu się uzbiera yy, także myślę, że to jest spoko, zaraz tutaj Wam pokażę, bo akurat tą postać znalazłem, nawet zobaczcie, nikt miałem taki sam jak teraz yy, także sobie szybko przelecimy tą postać i oczywiście polecimy do tej topki, tutaj jeszcze dogram, może to tam jakoś stawię na początek odcinka, bo to już dogram po odcinku yy, zaraz jakiś dzbanek się pewnie spruje, więc tam jeszcze tylko wyjaśnię, że nie logowałem się na swoje konto na tym serwerze 9, czyli to konto sprzed 10 lat, bo po prostu jeżeli chce się zalogować na to konto, jak widzicie mam tutaj wybrany świat 9, neutral, klikamy zaloguj no to wymagane jest nowe hasło, bo hasło przypisane do tej postaci jest nieaktualne muszę zresetować swoje hasło, a żeby to zrobić to muszę znać maila, niestety maila nie znam, bo ono było założone tam 10 lat temu i tak dalej, ja też nie będę zawracał gitary supportowi, żeby to konto odzyskiwać tylko w celu nagrania jednego odcinka, konto na którym sobie przeglądaliśmy te topowe postacie było założone no jako tymczasowe z pierwszym levelem i już zostało usunięte. Więc jakby tylko było do nagrania tego odcinka i miałem jakby na to jak najbardziej zezwolenie. Także tutaj, żeby nie było tam jakichś a czemu a multikonta, a czemu nie nagra ze swojej postaci, tylko z jakiejś osobnej i tak dalej. Więc to tyle na sam początek. Jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o. Ten odcinek to tak dużo osób mi pisało żeby właśnie wrócić do tej serii żeby ją kontynuować dlatego też postanowiłem że to zrobię i też jest tak jak mówię fajna okazja także po prostu tak będzie na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę pod poprzednim odcinkiem wbiliście 200 no nie udało się tych 300 nie był to jakiś tam super wynik ale może pod tym się uda więc teraz każdy tą mapeczkę na dół zjeżdża zostawia oczywiście wiadomo subskrypcja z dzwoneczkiem standardowo wbijajcie na twitcha i na discorda linki w przypiętym komentarzu i opisie zapraszam serdecznie. Więc tak, moja postać, moja prawdopodobnie pierwsza postać w ogóle w tej grze, założona około 10 lat temu, czy ja mam tu w ogóle yy, kiedy o w ogóle zobaczcie, tu jeszcze jakiś opis, powrót do gry 30 październik 2012 rok, atakuję dla klasera, już wtedy byłem dobrym graczem tu jakieś w ogóle coś wpisane wpisane ile lochów mamy, nie ma gry wcia. ciekawy opis, no tak jak mówię to jest opis 2012 roku, czyli ja wtedy miałem 12 lat, ale to w ogóle jest powrót do gry, więc ja tą postać prawdopodobnie założyłem jeszcze wcześniej, ja tą postać gdzieś w okolicach 2000, chyba 2011 założyłem coś koło tego, więc tak to Wygląda no i co, 86 level. No nie jest to zły wynik, jak na to, że pamiętacie, jak ta gra wyglądała te 10 lat temu, jak to wolno szło. Ja jeszcze wiadomo, wtedy nie umiałem w to grać, byłem dzieckiem, grałem Free to Play. Także po prostu sobie grałem dla zabawy. No i tak ten level jakieś tam fajny został wbity, dlatego też cieszę się, że właśnie ten 600 został wbity właśnie na serwerze 9 polskim. No bo taki jakiś sentyment do tego jest, bo jak widzicie, moja pierwsza postać w tej gierce tutaj była i nawet Nik mam taki sam jak, jak obecnie. Ników miałem bardzo dużo, w ogóle bardzo dużo postaci się przewinęło i tak dalej. Ale koniec końców wróciłem, jednak mimo wszystko do tego Niku neutral i tak już po prostu zostało. Więc taka moja pierwsza postać, ale okej, okay, lecimy może do topki, do topki tego serwera standard 5 pierwszych postaci. Jak widzimy jest tutaj trzech magów i dwóch wojowników i mamy tutaj Jura. Jur 6.6 jest to właśnie pierwszy y, 600 poziom na polskich serwerach, także no fajnie, nie? Y, bardzo spoko. O i w ogóle zobaczcie, naprawili wyświetlanie klasera, już się pokazuje 100%, a wcześniej nikomu się nie pokazywało 100%, zawsze było troszkę mniej aniżeli 100%. Tu już widzę, że pierwsze dwie osoby mają te 100%, ale ok. Może zaczniemy sobie od top 1 gracza, jest to mag Lady Yach. I temki ulepszone tu widzę razy 11, razy 12, więc spoko. Pomarańczowe Gemy 1900, tu widzę jakiś duży, tu po 1500. No w ogóle strasznie duży rozrzut tych Gemów jest, ale tu widzę, że nie ma samych dużych. Tutaj duży, no duży jest taki 1800, 1900. Tu widzę, że małe i średnie są, są dość słabe, powiedzmy, jeżeli chodzi o same Gemy. No ale zobaczmy statystyki. Boki ma prawie po 3000, 90 prawie 3000 inteligencji w podstawie 37 HP i 3,500 szczęścia, więc tak to u niego wygląda, wiadomo 100% klaserka no nie ma do czego się przyciepić, bardzo fajna postać, tutaj też już się zbliża oczywiście małymi kroczkami do 600 poziomu no ale właśnie, co tutaj sprawiło, że ta Lady Ach, czy to jest ona, czy on, nie mam pojęcia, jest pierwsza a Jur, który wbił 600 poziom jest drugi, o co tutaj chodzi no chodzi tutaj zapewne o statystyki jak możemy zauważyć, no właśnie, no i patrząc na jego statystyki, zobaczcie, to jest to, że on najprawdopodobniej non-stop idzie w Expa, bo te jego statystyki nie są jakieś wybitne w porównaniu do Lady Yach, no ale dzięki temu ma ten pierwszy 600-poziom i dzięki temu o nim się nagrywa w cudzysłowie o nim film, więc no to jest spoko. Ale tutaj też widzę, że on nawet gemów nie ma pomarańczowych, tutaj cały czas leci na czarnych i temki ma ulepszone, no tak różnie z tego co widzę. Broń ma razy 10, tu ma rękawice razy 10, tu niektóre razy 7, więc tak różnie, ale właśnie, jeżeli Chodzi o te podstawy, które nas najbardziej interesują: 84 tysiące inteligencji i 23 tysiące tutaj wytrzymałości, co nam łącznie daje. Szybka matematyka, 87 plus 20, 107 tysięcy, gdzie Lady Yach ma powiedzmy 93, zaokrąglimy i 37, czyli tutaj dodamy 130 tysięcy. No właśnie, tutaj chyba mam nadzieję, że mam nadzieję że dobrze policzyłem, ale raczej tak. Także no, jak widzimy, Lady Yach tutaj odstaje z tym levelem, no ale mimo wszystko tych statystyk ma więcej. Tak więc no dzięki temu też w tym rankingu jest, jest wyżej. Też szkoda, że on nie ma pomarańczowych gemów, bo moglibyśmy lepiej ocenić te statystyki. No ale po samych podstawach, to widać, że jednak ta Lady i jak ma tutaj tej przewagi sporo jakby nie patrzeć, nie jest to jakaś wiadomo wybitna ilość, bardzo duża no ale mimo wszystko jest, nie, ale te 13 leveli w plecy jest, no ale tu wiadomo stary serwer, więc ciężko w ogóle cokolwiek cokolwiek tutaj ocenić a tutaj zobaczcie, 300 poziom wbił, bądź też wbiła 21 chyba czerwca 2013 roku, więc no już zobaczcie, ile, 7-8 lat już, 8 lat 300. No i dwa razy tyle wbiła po tych 8 latach prawie, jeszcze nie ma, nie, jeszcze tutaj trochę do tego 600 brakuje. No ale dobra, mamy teraz Wojownika, mamy 533 level, który jest top 3 na tym serwerze. Również spoko postać, wiadomo, Wojownik, więc ja od razu patrzę przychylnym okiem. W broni widzimy, że ma pomarańczowy duży Gemik, tutaj reszta ma czarny. Ulepszenia są, no razy 5, tu widzę jakoś. O, tarcze ma w ogóle, wow, tarcze ma razy 20 dla odmiany, a co? resztę razy 5, Ta to ciekawe, akurat czemu tak. Aha, jeszcze w ogóle my tutaj runek nie patrzymy. Ten ma runki 25%, czyli nie ma jeszcze maksów. Lady Yacht ma 41%, czyli również nie ma jeszcze maksów. A dla odmiany ten już tutaj ma maksy, ma już 60% w broni, więc tak to wygląda. Dobra, jak tu wyglądają podstawy? No tutaj już zdecydowanie yy, chyba słabiej, dokładnie. Powiedzmy zaokrąglimy 51, tu zaokrąglimy 48, no czyli łącznie mam. 99, ja tak na szybko liczę. Więc, jak się coś machnę, to, to sorki. Ale łącznie ma 99 tysięcy. Więc zdecydowanie od top 1 i top 2 odstaje. Zresztą to nawet widać poczci, No ale spoko. No, Boki ma po 2400. Tutaj szczęście ma 4000 niecałe. Także git, nie? Postać też jak najbardziej w porządku. Tutaj klaserka nie ma jeszcze 100%. 7 rzeczy mu brakuje. Ciekawe, czy faktycznie tak jeszcze coś zbugowane. Ale skoro oni mają 100%, to najprawdopodobniej faktycznie mu brakuje tych kilku rzeczy. Może jeszcze karuzeli z idolami nie zamkną, Chociaż na tym to już chyba raczej powinien zamknąć, tak mi się wydaje, no ale nie wiem, nieważne. W każdym razie tak to po prostu wygląda u niego. Spoko, nie? Dziwi mnie ta tarcza, czemu jest ulepszona razy 20. A cała reszta razy 5 to jest w ogóle straszna głupota. Jeżeli ktoś tak robi, to w ogóle nie bierzcie przykładu, a nic takiego. Jeżeli ktoś ulepsza, nie wiem. 1 item razy 20, a całą resztę ma ulepszoną na przykład nie wiem, razy 8, razy 9, razy 10 to jest głupota. Lepiej to mniej więcej trzymać równomiernie. Ja na przykład robię tak, że załóżmy na berserku, bodaj, że mam wszystko razy 12, broń mam razy 14, bo tak, no nie? I mógłbym tamtą broń ulepszyć już razy 20, bo mam na tyle surek, ale bez sensu, lepiej to sobie w miarę roz równomiernie rozkładać, lepiej na tym wychodzicie. To, że ulepszycie jedną rzecz, 20, a resztę macie ulepszone tam, yy, tak po części. Powiedzmy, to jest straszna głupota. Nie polecam tego robić. Yy, dobra, więc tak wyglądają jego statystyki. I tutaj mamy kolejnego MAGA, Orici. Yy, Orici tutaj, o, Orici nawet nie ma Wierzchowca. Co ciekawe, tutaj w ogóle tutaj wszyscy lecą na gryfie o w ogóle bez wierzchowca. No ale top 4 serwera jest, tak? Wierzchowiec nie jest potrzebny już na tym etapie. Podki też jakiś losower 99,50% klasera. Więc spoko, no i dobra. Boki niecałe 4000. Ło, tutaj w ogóle zobaczcie. Ło, tutaj to już statystyki strasznie mizerne, 55 plus 12, czyli mamy 67 tysięcy łącznie inteligencji i HP, no to już słabiutko, w porównaniu do tutaj na przykład tego wojownika, to zdecydowanie no ale jeżeli, nie wiem, wątpię, że klika ławkę, ale jeżeli klika i bez wierzchowca, no nie wiem, ciężko, nie znam szczegółów sytuacji może na przykład wierzchowca kupi dopiero jutro, bo już dzisiaj przeklika awkę, tak też może być no ale mniejsza z tym, no tutaj statystyki mówią same za siebie, że jednak tutaj zdecydowana przepaść pomiędzy top 3 a top 4 mamy klaserka, tak jak już mówiłem, 99,5. No i tyle, jak jeszcze runki. Runka 17%, więc no tutaj jest zdecydowanie niziutko. I reszta ulepszona razy 7, razy 6, tu z tego co widzę. Więc no tak to po prostu wygląda. Także tutaj no już zdecydowana różnica jest. No i zobaczmy jeszcze gracza piątego na tym serwerze. Jest to. Jest to wojownik znowu. No i zobaczmy, tu widzę, że ma je kudawki, więc nie będę oceniał ogólnych statystyk, gryfek jest, potki jakieś tam losowe są, ale zobaczmy, jak to wygląda. no runki 23% ulepszone widzę, że rzeczy ma razy 7, więc zgaduję, że tych, których nie ma założonych, również ma razy 7. No i jak to tu wygląda? 50 000 i 4, No właśnie, zobaczcie. Ten tutaj, kurde, co się stało, że ta ma takie małe podstawy? Czy ja tu coś źle widzę? No dobrze widzę, 55 000 i 12, co nam daje 67, a na przykład pompa ma. Dla porównania, który jest top 5 i ma no, dużo straty czci do tego top 4, zobaczcie, ma 50,5 tysiąca i 41,5 tysiąca, czyli powiedzmy 42, czyli chyba 92, jeżeli dobrze liczę tak na szybko. Oczywiście zaokrąglam 92 tysiące, no to tutaj zdecydowanie patrząc na te podstawy, powinien zdecydowanie być wyżej, jeżeli chodzi właśnie o o ranking, no na pewno nad tutaj oricim, no ale nie oni są w jednej gildi, pewnie się nie atakują i tak dalej, Le widzę, że ten leci w EQ na awkę, być może nawet go nie zdejmuje, tak to jest na tych starych serwerach, więc no po prostu nie ma co zgadywać, Boki 2.800, tu widzę Szczęście 3.200, Klaserek też prawie 99,5%, podki ma takie jakie ma i Temki ulepszone razy 7, tu już patrzyliśmy, no i obrażenia od Zimna 23%. Więc tak to wygląda, tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten serwer, mamy tutaj kolegę już. 666, pierwszy, 500, pierwszy, przepraszam, 600 poziom na polskich serwerach. Fajne, fajne osiągnięcie, podoba mi się. Ja tutaj zawsze jestem zwolennikiem statystyk, wolę patrzeć jak te statystyki rosną i są naprawdę tutaj potężne, no ale jednak, jeżeli mówimy o jakichś, powiedzmy, osiągnięciach i tak dalej, to jednak nie są brane pod uwagę te statystyki a jednak mimo wszystko jest brany level, więc no tutaj trzeba mu oddać, że ten 600, pomimo straty, w statystyka, które i tak nie są takie duże, jak już patrzę na przykład na Oliciego, no to ten Juro z tymi statami stoi naprawdę w miarę git, no ale tutaj do Lady jak w porównaniu na przykład jest, są mniejsze, no ale ten level pierwszy 600 ma. Dobra, wrócimy jeszcze na tego neutrala, bo powiem Wam, że no bo to już jest koniec, top 5 ogarnięte tak w miarę na szybko. Gratuluję oczywiście Jurowi, nie wiem czy ogląda to, czy też nie ogląda, wątpię, bo raczej osoby z takich starszych serwer nie są za bardzo zaciekawione YouTube'em shakesowym, ale mimo wszystko jeżeli ogląda to gratuluję no i co, lecimy na tego neutrala, bo tutaj mnie ten opis zaciekawił, tutaj zobaczcie tutaj zamknięte, nie ma gryfcia no nie ma gryfcia sadgem tak samo jak tutaj, jeżeli chodzi o, o Richiego, również nie ma Gryfcia, yy, no ale dobra, tak to po prostu wygląda, chyba tyle, ja Wam dziękuję za odcinek, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie, ten kciuk pamiętajcie, dobijmy do tych 300, mam nadzieję, że będzie git się uda, no i wiadomo, subskrypcja z dzwoneczkiem yy, również będzie mile widziana, także ja Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!